No i dotarłem do Wilkocina. W Wilkocinie są te bunkry poniemieckie, później Ruscy w nich siedzieli. Główna ta baza była tutaj, kurde, ruskich. No i wyszło mi 88,600 metrów. Tam jeszcze mi zostało z parę kilometrów, może 3-4 kilometry, także 90 kilometrów mi wyszło tutaj do Wilkocina. A to z tego względu, że w Chocianowie jeździłem po lasach i tam też znalazłem bunkry, takie bazę dowodzenia właściwie. No i nadrobiłem tam 10-15 kilometrów. Także powrotka, no nie wiem, 180-200 kilometrów mi dzisiaj to zajmie. Ale moc jest, kurde, jeździć się chce. Fajnie jest, ładna pogoda. Najgorętszy dzień oczywiście od 2 milionów lat, ale jest ok. Także no jadę teraz do lasu, lasami. No i po to jest mi ten właśnie rower. Lubię góralem, bo po szosie jeżdżę, ale jak trzeba to do lasów też wjeżdżam i po lesie dużo też śmigam. Także mi się nie nadaje jakiś tam szosówka. A na gravelu jakoś gravel nie przemawia do mnie, no trudno. Także ten, z tego jestem zadowolony i daję radę. Także no myślę, że dzisiaj w granicach 180-200 km mi wyjdzie. Także no. O, bociek leci. Wilkocińskie widmy. No i trzeba będzie dalej jechać na bunkry. Ale takie widoki są tutaj w tych lasach. Betonówka, nie wiem czy to niemiecka czy ruska. A jedni i drudzy po sobie zbierali takie gadżety wojenne do bunkrów. Tych, kurde, po ruskich, po Niemcach co pozostawali. No i teraz lasem taka fajna droga szutrowa, można zapierdzielać. Powietrze, kurde, nasycone takim, kurde, lasem żywicznym, fajnie się oddycha. Także no jest gitara wszystko. Nie przejechać tych bunkrów, bo to, kurde, lasy się ciągną kilometrami, to nie nasze Jaworskie, że gdzie rzuci, kurde, beret, tam jest wszystko, kurde, blisko. Zaraz lukniemy, gdzie to jest. Myślę, że to przy głównej drodze gdzieś. Znaczy główne, jeśli to można nazwać główną drogą w lesie. Fajnie się popierdziela. Ach, moc jest. Prawie stuwa już wlazła, ale nic tam za bardzo nie czuję, naprawdę jest ekstra. Jeszcze stuwa z powrotem praktycznie do Jaworka. Zależy jak mnie nawigacja pociągnie, no, ale jest moc. Zaraz będą pewnie te bunkry. O, jakieś widemki. Coś tu chyba zaczyna się dziać. Wszędzie piachy. Tam widzę wejście jest do bunkrów. Po tym nie da rady jechać, bo to jest pod górę i piach. Może bym wyjechał, ale chcę trochę pokręcić, fotek porobić, także nie będę pajacował.
chlorki, chujowe jak życie, mordko. Metoda na wnuczka. No, jest bunkierek.